Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku otwieramy paczuchę, którą dostałem już bardzo dawno temu, a nie było kiedy to zrobić. No, źle mamy zorganizowany czas. To startujemy. Jest to część do możliwie kilku projektów, co będę chciał robić w tym czasie, a mianowicie do agregatu prądotwórczego i również do solar trackera. To było de facto, dobierałem to pod solar tracker, ale z racji, jak to się mówi, pilności projektu, projektu agregatu prądotwórczego, ta szafeczka, czyli szafeczka, dokładnie zaraz wam pokażę, z Legranda będzie użyta w agregacie prądotwórczym. I co tutaj mamy? Dlaczego ja to kupuję takie, a nie inne? Później pokażę wam, jak wygląda szafka po kilku latach użytkowania na dworze z Legranda. Mam kilka różnych innych firm i powiem wam szczerze, to jest atom. Modułowość, miejsce. Jak będziecie robili coś grubymi kablami, a tutaj będzie naprawdę... Tu będą naprawdę grube kable, bo widzicie, dwie dłonie wchodzą pod spód. Można fajnie zszyć szafkę. Wszędzie jest dużo miejsca, przez co idzie naprawdę fajnie porobić. Na jednej szafce się połasiłem, że była tańsza, to tutaj pod szyną ledwo co przechodzi 3 razy półtorej, więc to się naprawdę, z tym się fajnie pracuje, o tak powiem. A znając życie, będę tą szafkę przerabiał wiele razy, więc też potrzebuję miejsca. Czyli na razie to odkładam, jeszcze pokrótce wytłumaczę, co tutaj mamy. Mamy mostek uziemiający, mamy mostek neutralny. Są są trzy osobne jakby owody na trzy fazy. Jest jeden w całości dla uziemienia. Są otwory montażowe. Można tutaj jeszcze kilka rzeczy dorzucić. Jest rozpiska, z czego jest zrobione. Pokażę jeszcze tak. To jest dół i mamy bardzo dużo różnych miejsc na dławiki, od M32, czyli naprawdę taki jak na siłowy, po M20, a ja zawsze w tych sobie wiercę wiertłem wielostopniowym, a na górze mamy podobnie, mamy M32, 25, 20 i jest tego naprawdę dużo. Z boku też są fajne rzeczy. Ja wiem, że na pewno gdzieś tutaj będę miał zrobioną stacyjkę, by odpalić agregat, czyli na przykład z jednej strony nacisnę przycisk, czyli będzie potwierdzenie zasilania, czyli to jest jakby podanie zasilania, a przekręcenie stacyjki to będzie ten ostatni ruch do odpalania, że dwoma rękami, żeby przez przypadek się nie działo. No i tutaj idzie gniazdka zamontować i tak dalej. M32, fajne, duże, tutaj jest plastik, więc spokojnie idzie coś przykręcić. Jest to konkret, jest to stabilne, czyli jak to się mówi, wezmę to tak, złapię, za bardzo tego nie idzie wygiąć. Jak się nieraz złapie taką tanią skrzynkę i się taką zrobi, to ona się złamie w pół, a to jest atom. Z doświadczenia wiem, że nie będę żałował. Korki do zaślepiania. Muszę wrócić. Tu są takie koreczki. Jak się zamontuje szafkę na ścianie, bądź w moim przypadku na stelażu, idzie to od środka uszczelnić, tak że żadna woda nie dostanie się do środka. Czyli zapewniamy tą hermetyczność. Mam nadzieję, że będzie widać, bo mam troszeczkę inaczej kamerę ustawioną. I mam nadzieję, że dzięki temu będę miał hermetyczność, bo
Na pewno się zdarzy, że to raz czy dwa razy będzie w deszczu. Do tego są zawsze korki, bo nieraz jest tak, że coś się wywierci pod jakiś dławik i później jest niepotrzebne. Są takie zajebiste koreczki, które nie używam, bo zazwyczaj tylko jakiś kabel wprowadzam, by zaślepić, ale raz użyłem i powiem, że jest naprawdę wygodne to. Po prostu jak coś okaże się, że jest nieużyteczne, bierzemy z powrotem, zaślepiamy i lecimy dalej. Mamy właśnie tutaj maskownicę do tych gniazdek, powiedzmy, żeby przykręcić od drugiej strony, czyli jest pełny zestaw. To będzie do frontów, to zaraz pokażę. To odłożę na razie. I mamy front. Dlaczego mi się to bardzo podoba? To jest tak samo atom, to jest sztywne. Druga rzecz, klamka i zawiasy są, może będzie widać, to jest duże. To ma gdzie trzymać. Zazwyczaj są dwa jakieś punkciki, co to później nie działa. Jest to przejrzyste, nie na tyle, żeby, jak to się mówi, było widać wszystko, co tam jest w środku, ale na tyle, żeby fajnie się z tym pracowało. Teraz bym potrzebował chyba śrubokręt, albo nóż może da radę. I to wszystko jest wyciągane. O, się nie udało. O, pyk. I to wszystko jest wyciągane. Czyli możemy sobie zrobić modułową szafkę, że wszystko wywalimy, dosłownie wszystkie te fronty, te maskownice, żeby widzieć wszystkie kable, żeby łatwo się manipulowało w tym. No, coś za coś. Nie jest to tanie, ale jak macie na celu, tak jak ja, że coś będzie co chwilę przerabiane, to jak sobie ściągniecie te przody, czasem nie trzeba otwierać całej szafki, bo tu są cztery śruby nierdzewne, które są naprawdę nierdzewne. Nie trzeba tych czterech śrub odkręcać, żeby w środku coś tam kopać. Bo jak to sobie rozbierzemy, to możemy później robić wszystko praktycznie z zewnątrz, co oszczędza dużo czasu, a w razie awarii też pomaga, jak to się mówi, w rozwiązywaniu problemów. I tu są właśnie takie fajne zaślepki, że można sobie opisać bezpieczniki. No. Jak tutaj będzie zaślepione, to sobie nie odpiszemy, ale tutaj sobie można fajnie poopisywać. Jest to naprawdę też konkret, nie jest to, jak ja to mówię, za przeproszeniem, gównolit. Uszczelka też jest fajnie zrobiona, choć tutaj widzę, że troszeczkę jakby im uciekła, bo jednak jest dłuższa. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko działać. Wszystko sprawdzę i tak jeszcze jakoś mi przed głównym montażem ewentualnie coś poprawię. No i co tutaj jeszcze jest? Nic więcej de facto. Tu jeszcze jest uszczelka. To jest fajnie, że jest uszczelka w obudowie, którą można sobie wymienić i jest to on naprawdę szczelny. Na trackerze z tej rodziny szafkę mam i przez tyle lat, co to działa, jeszcze nigdy mi nic nie przeciekło. Więc jest naprawdę konkret. Jakby ktoś naprawdę chciał coś dłużej grzebać, nie był pewny schematu, bo u mnie na pewno się dużo będzie zmieniało, warto w taką modułową skrzynkę zainwestować. Jest to naprawdę wydatek, ale ona jest uniwersalna. Zawsze to się później może przydać. I to się prędzej czy później spłaci. Dobrze. Tyle w tym temacie. Skrzynka pokazana. Jeszcze może tylko pokażę, jak to będzie w całości. I właśnie o to mi chodzi. Otwieramy sobie skrzynkę i mamy dostęp do wszystkiego. Tu jest tyle miejsca, że bez otwierania skrzyni będę mógł sobie w środku ewentualnie coś kopać. Jak to się mówi tutaj, wiadomo, przy szynach już za dużo nie zrobię, ale jak to się mówi, tutaj będzie szło i będzie
powiedzmy zabezpieczenia z auta, zabezpieczenia z alternatorów i zabezpieczenia z dodatkowego osprzętu, który na pewno się urodzi. Między innymi też dzięki waszym pomysłom. To nic. Dziękuję. Naprawdę pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za subskrypcję, bo akurat trafiło się na 220 subskrypcji, jak to kręcę. Czyli jak to się mówi, kiedyś stałe, nominalne napięcie, co mieliśmy w sieci. 220 i szapeczka. Dzięki za lajki, subskrypcje. Do zobaczenia. Miłego dnia.